Hej, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku z Far Crya 3. No i ruszamy do świątyni po przyjaciół. Nie wiem czemu oni porwali moich przyjaciół. Ale się dowiem. Mam porozmawiać z Citrą. Okej, przedmioty. Leczenie. Przyda się. Coś czuję, że się przyda. No i dobra, skoro mam porozmawiać z Citrą, no to porozmawiam. O co jej chodzi? Citra, what have you done with my friends? I'm glad you returned victorious. Hey! Where are you taking him? I'm helping you. To żadna pomoc zabrać przyjaciół. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? Now, you are perfect. It is my fault. I let you leave with all these burdens. The path purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? Love you, Jason. You do not let me give you all my love. I know how hard this must be. It hurts me to watch you in pain. Citra. I only want to help you. To love you for who you are. To worship the man you have become. It will all be over soon. Will lead you onto the dais, and you will be free of your past. And then, I'll be yours. Citra. Ach, szalona. Co, teraz mam dokonać wyboru, tak? Walk the path of the warrior. Oh shit. Only the strong survive. With the Rakia, you are powerful. Like those who came before you. Knives take people away, they don't bring them back. Lisa? Lisa, warrior you are! I know you shot Valk in the back! Powerful warrior, you deserve the final tatao. They will all fall at your feet. All these weird tattoos. You think you're a warrior because you collected those tattoos on your arm? I'm deleting them, Jason! Whoa! Ale ja nie chcę nikogo zabijać. No. No, Jason, please, no, please, please, Jason, no, no.
Oczywiście, uratuj przyjaciół. Ta Citra jest tak samo szalona jak was. Why must you leave? You will stop being a warrior, a hero. Your friends, they will move on. Have kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you. You will always be king. With them gone, you never have to leave. This violence is over. I'm done. No more blood. Jason. Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason, I love you. Jason! What is wrong with you? She tried to save me. She saved all of us. And you reject her love? Ah! I love you. Don't leave me. I'm sorry. Citra, please, do not leave me, please. Citra, I am sorry. Citra, please, don't leave me. Okej, więc to jest chyba już koniec. Jeszcze zobaczymy ten filmik końcowy. I'm a monster. I can feel the anger inside me. But I am still somewhere inside me more than that. Better than that. Okay. Wow, jednym słowem, wow, ta gra była tak zajebista. Że aż, pięknie. Słuchajcie, ogólne podsumowanie jak zawsze na koniec. Czy mi się gra podobała, czy mi się nie podobała i moja krótka opinia. Tak więc, gra mi się podobała mega. Oczywiście jak każda gra miała kilka wad, ale ogólnie ocenę dałbym... Jeżeli chodzi o strzelanki, w których nie jestem zbyt dobry, zazwyczaj mają nędzną fabułę. Tutaj naprawdę wow. Mogę dać 9 na 10 spokojnie. Nie daję 10 na 10, bo 10 na 10 to tylko zasługują naprawdę najlepsze gry, które ja uwielbiam i naprawdę, które mnie zaskoczyły, ale 9 to i tak jest mega wysoka ocena. No i cóż, muzyka, grafika, dźwięk, w ogóle wszystko, pojazdy, bronie, sklepy, wszystko w tej grze było bardzo dobre. Może było kilka wad z checkpointami, ale to tylko kwestia chyba gustu. Tak więc mam nadzieję, że się wam seria podobała z tej gry. Oczywiście na moim kanale pojawi się także ten Far Cry 3 Blood Dragon. Jest to taki DLC jakby, no można powiedzieć, że osobny projekt, zupełnie coś innego, ale też coś nawiązujące do Far Crya na pewno będzie. No i cóż, no sami zobaczcie na ten sztylet po lewej stronie, jaka jest jego ten zdobienie. Każdy szczegół dosłownie widać.
Ogólnie, jeżeli chodzi o fabułę w tej grze, no to bardzo mi się podobała. Początek był bardzo dobry, później jak już się zaczęło grać, no to już było tak troszkę średnio, ale pod koniec wszystko się rozkręciło na maksa i było po prostu świetnie. No cóż mogę więcej powiedzieć? Nie mam pojęcia. Jedno mnie ciekawi, co by się stało, gdybym zabił swoich przyjaciół? To wydaje mi się, że to byłoby coś złego i raczej nic fajnego, więc wiecie, ja po prostu wybrałem tą tak jakby dobrą ścieżkę. Nie wiem, czy mogę to przewinąć, oczywiście mogę. No i co? Okej, mamy zapis. Misje wykonane wszystkie co do jednej. Główne 38/38. No i cóż, to tyle jeżeli chodzi o serię z Far Crya 3. Tak jak mówiłem, ocena 9/10. Nie będę tutaj dalej ciągnął tej serii po to, żeby zrobić jakieś tam poboczne misje. Najbardziej zależało mi właśnie na tej głównej misji. Co najwyżej jeszcze mógłbym poprzejmować sobie obozy, ale to już poza nagrywaniem, bo to jest praktycznie po prostu przejęcie obozu, nic więcej. No i cóż, przejmowanie obozów też było całkiem spoko, więc mnóstwo zabawy mi to sprawiło. Wszystkich rzeczy tutaj nie odkryłem, bo to trzeba byłoby jeszcze grać i grać, a moim zdaniem to nie ma sensu, bo dla mnie też liczy się główna fabuła przede wszystkim. No i cóż mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że się Wam odcinek oraz cała seria podobała. Zapraszam na inne moje serie. No i... Trzymajcie się. Cześć.